Państwa serdecznie. Mamy kworum, trójka radnych. Razem pięcioro nas jest, dla tych, którzy pierwszy raz. Teraz tak, jest propozycja wniosku, omawialiśmy wniosek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZ Solidarność w sprawie nadania skwerowi położonemu przy Alei Grunwaldzkiej u zbiegu ulic Waryńskiego i Czarnieckiego imienia Anny Walentynowicz. I w sumie pamiętam, że bardzo przychylnie pan przewodniczący Dośla referował i bardzo przychylnie komisja się do tego ustosunkowała, ale z uwagi na to, że jesteśmy już pod, w cudzysłowie mówię, skrótem myślowym, pod nową uchwałą dotyczącą zmian nazw, nadawania nazw ulic i chcemy to zrobić ze szczególną starannością, także przed podjęciem ostatecznej decyzji chcieliśmy zapytać rodzinę, czy się na to zgadza, bo jak przypomnę, to wprawdzie wywołało kiedyś sporo kontrowersji, ale rezerwowaliśmy dla pani Anny Walentynowicz jako jednej z bohaterek Sierpnia jedną z ulic w Młodym Mieście i w sumie do tego wszystkiego to się odnosiło. Jest też w nowej uchwale pięcioletni okres, który ma minąć od momentu śmierci do nadania nazwy. Natomiast na ostatnim posiedzeniu komisja stwierdziła, że w przypadku pani Anny Walentynowicz z uwagi na jej zasługi i postać, komisja wniesie o odstąpienie od pełnego pięcioletniego okresu. No mamy już piąty rok w tej chwili. Także chodziło w tej chwili o to formalnie, żeby była zgoda rodziny, żeby nie było żadnych niepotrzebnych zawirowań. Na piśmie taki wniosek Zarząd Regionu Solidarności w piśmie podpisanym do naszej komisji, do Rady Miasta, pan Bogdan Olszewski obecny tutaj przysłał z podpisaną zgodą, oświadczeniem woli syna pani Anny Walentynowicz. Pańska godność? Janusz. Pan Janusz Walentynowicz, nie pamiętam imienia. Pan Janusz Walentynowicz tutaj jest zresztą obecny, także bardzo proszę panów o zabranie głosu i potwierdzenie. Dlaczego odstępowaliśmy od tematu? Ponieważ rezerwowaliśmy jedną z nas ulic na Młodym Mieście, czyli w okolicach pomnika poległych stoczniowców i Europejskiego Centrum Solidarności. Bardzo proszę. W chwili powinien się podziękować za inicjatywę panu Bogdanowi i państwu za zajęcie się tym wszystkim, bo jak rozumiem, zgoda jest i kwestia tylko teraz, czy żeby to potwierdzić formalnie z naszej strony, że chcemy tak chcemy, dziękujemy bardzo. I na ten moment bardzo sobie cenię to, co państwo zrobili. Jest to dla nas niezmiernie ważne. I po prostu dziękuję. Bardzo proszę członków komisji o ewentualne zabranie głosu. Czy ja dobrze rozumiem, że tamta lokalizacja, ta określona, jest tą lokalizacją, którą państwo sobie, że tak powiem, życzą i nie będzie żadnych później, bo my nie możemy nazywać dwukrotnie tym samym nazwiskiem dwóch placy czy ulicy, bo to chodzi chociażby o względy bezpieczeństwa, tak? Kiedy mówimy o karetkach, które tutaj już Szymon wielokrotnie na przykład podawał, kiedy jest wzywane, to czasami chodzi o uratowanie czyjegoś życia, więc... Chodzi o to, że nie możemy dwóch tych samych obiektów nazwać tą samą nazwą, czyli znaczy dwóch różnych, czyli placu i ulicy, więc w przypadku, gdy będziemy nazywać Młode Miasto, to niestety nie będziemy mogli już nadać tego imienia, ponieważ ze względów bezpieczeństwa one się nie mogą powtarzać, tak? Nie, ja się zdaję sprawę. Ktoś zamawiający na przykład, prawda, nie musi mówić, czy plac, czy ulica, rozumie pan, o co chodzi, że wtedy zdaję sobie sprawę i tak jak pan przewodniczący powiedział, ten dlatego plac... Chcieliśmy się zwrócić o opinię, chcieliśmy się upewnić w tym zakresie po prostu, jest. Jest wszystko jasne. Wszystkie wątpliwości są rozwiązane. Bogdan Olszewski. Ja bym inaczej nie występował. Jest oczywiste. Jestem sekretarzem zarządu regionu, inaczej nie występował. Po prostu wiedziałem, że była inna propozycja. W związku z tym, chcąc mieć jasność, skontaktowałem się z panem Januszem i po prostu od niego otrzymałem nie tylko ustną wypowiedź, ale także pisemną, którą państwo otrzymali. I wtedy, że po prostu rozumiem, że decyzja tutaj jest rodziny. Ja jestem takim z przyjemnością tylko posłańcem. Plac skwer jest w okolicach domu, w którym mieszkaliście. Tak. Jest to logiczne całkowicie i tam jest tablica poświęcona pani Annie Walentynowicz, odsłaniana razem z tablicą poświęconą Aramowi Rybickiemu i Maćkowi Płaczyńskiemu. Także tego samego dnia upamiętnialiśmy bohaterów.
No cóż, no jeżeli taka jest wola i potwierdzona przez rodzinę, ja proponuję w takim razie zwrócić się do prezydenta o przygotowanie projektu uchwały dotyczącej uchwały Rady Miasta Gdańska dotyczącej nazwania placu skwerem Andy Walentynowicz. Placu nieopodal ulicy Grunwaldzkiej, przy wlocie ulicy Wareńskiego do ulicy Grunwaldzkiej. Jako wiadomo, skwer. Skwer Andy Walentynowicz. Tak, przy okazji skweru w Kopdeja, no tak rozpoczęliśmy takie nazwy, więc niech to będzie skwer. To tak się tak trochę cieplej, intymniej i osiedlowo się kojarzy, ale w wypadku mieszkanki dzielnicy i osoby wystarczającej wydaje mi się, że to brzmi dobrze. Z całą pewnością to wielką satysfakcję sprawi mieszkańcom miasta Gdańska i w czerwcu, na sesji czerwcowej ta uchwała stanie. Natomiast ja bym go prosił jeszcze o pana przewodniczącego dokumentację, ten wniosek, bo u nas nie ma tego wniosku. Pan przewodniczący ma wniosek Komisji Solidarności o nadanie. Tak, to prośba do Rady Miasta. Zarząd regionu do Rady Miasta, to pana Bogdana Oleszka napisał, a my się tym zajęliśmy, bo... Jako właściwa komisja. Ale jest gdzieś. Mamy, nie ma problemu. To dołączymy. Zaraz będziemy wnioskowali do prezydenta o nadanie placowi nazwy skwer Anny Walentynowicz i dołączymy do tego pisma. Czy jako wnioskodawcy występuje tylko zarząd regionu Solidarność, czy także Komisja Kultury i Promocji Miasta? Też. No, wydaje mi się, że chyba osobę pana Janusza, bo ja pierwszy raz inicjatywę usłyszałem z telewizji. Był z panem wywiad chyba, tak? To nie pan? Ja nie wiem. Ktoś mówił w telewizji o tej inicjatywie, ale jeżeli to nie pan, nieważne. Zarząd regionu i komisja, tak jest. Komisja. W tej sprawie zwracamy się do prezydenta. Kto z państwa z komisji jest za? Jednogłośnie, bardzo dziękuję. Czyli na czerwcowej sesji, panie dyrektorze. Za miesiąc zapraszamy. Formalnie tu będziemy jeszcze procedowali druk już konkretny, ale będziemy powiadamiali o dalszych losach. Ja tak bardzo dziękuję. Ale proponuję nie wychodzić, bo mamy temat niezwykle istotny. Za to, że to po prostu... Taki nawet symboliczny. Właśnie to było... Gdzie mamy ten wniosek komisji? Z chęcią, żebyśmy... Dobra, nie, bo to nie jest temat. Także porozmawiamy. Okay. Dzięki. To w takim razie refleksja po dzisiejszym dniu, wydarzeniu w kontekście braku ciała. Nie wiem, jak się ma jedno do drugiego. To, że inicjatywa ze strony Zarządu Regionu Solidarność w Gdańsku jest taka fajna, jaka jest. Zrozumienie, może tak, zrozumienie u radnych w Gdańsku, no jest fajne, bardzo fajne. Ja myślę sobie, że to jest takie bardzo pozytywne, bo mamie należało się to już dawno, ponieważ została wykluczona ze związku. No jest to jakieś swoistego rodzaju uhonorowanie. Natomiast jeżeli chodzi o brak ciała, mój Boże, no nic nie umiem w tej chwili powiedzieć. Robimy razem z synem starania, żeby spróbować to wyjaśnić do samego końca. Przynajmniej taki mamy zamiar, że nie spoczniemy, póki się ta sprawa nie wyjaśni. A jak jest z tą identyfikacją odnośnie dokumentacji fotograficznej, że na wrakowisku jakby zostało rozpoznane to ciało, które w tej chwili leży w grobie pani Ani? To jest też taka ciekawa sprawa. Prokuratura doskonale zdaje sobie sprawę, mówię tutaj o prokuraturze wojskowej, że zdjęcie dołączone do dokumentacji medycznej rosyjskiej przedstawia osobę, która już w chwili wypadku leżała na miejscu tragedii praktycznie bez głowy. To samo ciało znalazło się później na stole sekcyjnym i zidentyfikowane zostało przez biegłych jako Anna Walentynowicz.
A przecież zarówno ja, jak i cztery, jeżeli dobrze pamiętam, zupełnie nieznane mi osoby rozpoznały w Moskwie mamę po twarzy. Więc zupełnie nie wiem, jak się ma jedno do drugiego. Chodzi mi o sam fakt, że jest dokumentacja fotograficzna, która identyfikuje tą osobę, która leży w grobie pani Ani. I to było zidentyfikowane już w Moskwie, tam powiedzmy w kwietniu 2010 roku, że to jest zupełnie inna osoba, tak? Tak, tak, to jest inna osoba i o tym wiem ja, o tym wie syn. Podejrzewam, że prokuratorzy również o tym wiedzą. Natomiast z uporem maniaka twierdzą, że jest to ciało mojej mamy. Mimo, że fakty są inne, ale no tak to jest, że jeżeli fakty nie pasują do jakiejś tezy, to tym gorzej dla faktów. Dziękuję. Dziękuję bardzo.